Jerzy Targalski Polityczna agentura wpływu Zapewne wiele osób zna to charakterystyczne zdanie. Istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć. Którego autorem jest Aleksandre de Merenches, były, długoletni szef francuskiego wywiadu i kontrwywiadu. Podobnie jest z tematem, który chciałbym poruszyć. Współczesne wywiady mają kontakty które nie mieszczą się w kanonie zwykłych agentur. Są to kontakty wyższego rzędu, szczególnego znaczenia i pod specjalnym nadzorem. Należą do sfery rzeczywistości, trudno uchwytnej dla postronnego obserwatora, gdzie decyzje przyporządkowane instytucjonalnie różnym ciałom i organizacjom poza wywiadem udaje się dostrzec dopiero w fazie wykonania. Ta kategoria tajnych współpracowników nie ma ścisłego określenia. Oddanie łącznej charakterystyki tej struktury utrudnia duże zróżnicowanie i zindywidualizowanie operacji wywiadowczych, odmienność lokalnych warunków działania oraz różnorodność motywów podejmowanej współpracy. W przeszłości najliczniejszą grupę stanowili agenci działający z pobudek ideowych, ale korzystający z materialnego wsparcia tajnych służb głównie dla utrzymania organizacyjnych form reprezentowanego ruchu i jego propagandy. Później zastąpili ich płatni agenci. Z takich właśnie związków rozwinął się w drugiej połowie XX wieku wywiad polityczny i agentury wpływów. Zadania tych ostatnich tak charakteryzuje człowiek, który stał przez całe lata na czele komunistycznej bezpieki Czesław Kiszczak. Zadaniem agentów wpływu jest urabianie opinii publicznej lub określonych środowisk w danym kraju urabianie w różnym kierunku. Najczęściej chodzi o pozyskanie sympatii dla państwa, dla którego się pracuje, czasami dla służb, dla których się pracuje. Mogą też być bardziej zawiłe kombinacje, np. tworzenie atmosfery niechęci wobec kogoś lub czegoś. Agent wpływu politycznego działa w interesie własnym lub grupowym oraz w interesie służb specjalnych, z którymi jest związany. Wykonuje zadania specjalne przy pomocy organizacji które funkcjonują poza wywiadem. W razie konieczności otrzymuje wspomaganie aparatu klasycznego wywiadu. Mamy wówczas do czynienia z agenturą wpływu wyższego rzędu, podejmującą decyzję z wysokiego poziomu władzy w strukturach państwa lub wpływowej organizacji, albo działającą bezpośrednio przy osobie lub grupie osób, na które skoncentrowane są wysiłki służb specjalnych. Zwykle celem takich działań jest zdominowanie i przejęcie kontroli nad reprezentowaną formacją lub układem politycznym. Wykorzystanie agentury wpływu do perfekcji i opanowali sowieci, jednak wiedza o tym, jakie decyzje podejmowane przez organizacje międzynarodowe lub rządy poszczególnych państw były dziełem agentury wpływu, pozostanie jeszcze na długo ściśle strzeżoną tajemnicą sowieckiego imperium. W książce Anatolia Golicyna nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji. W rozdziale zatytułowanym Potencjał wywiadowczy i agenci wpływu czytamy, że wdrażanie programu dezinformacji może być w pełni zrozumiane tylko wtedy, jeśli weźmie się pod uwagę wykorzystywanie przez komunistów ich potencjału wywiadowczego, a szczególnie agentów wpływu działających zarówno na Zachodzie, jak i w krajach komunistycznych. Dezinformacja to jedno z podstawowych zadań agenta wpływu. Osoba taka bywa najczęściej wykorzystana do dyskretnego urabiania opinii polityków i środków masowego przekazu w kierunku przychylnym zamiarom i celom obcego państwa lub grupie interesów, na rzecz której prowadzi działalność. W przeciwieństwie, bowiem do różnego rodzaju innej agentury, Agenci wpływu nie zbierają, lecz rozpowszechniają informacje najczęściej prawdziwe, ale zniszczącym, tendencyjnym komentarzem także informacje zmanipulowane i sfabrykowane. Rozpoznanie i rozpracowanie agentów wpływu jest trudne choćby dlatego, że granica między procederem, z którym wiążą się środki łączności i wypłacana przez wywiad garza a agenturalnością nieświadomą opłacaną przez fundacje i dziwne organizacje charytatywne lub nieopłacaną w ogóle jest płynna. Nie mówiąc już o działalności z wewnętrznego przekonania, mówi Kiszczak w cytowanej już książce. O tym, że rozpracowanie agenta wpływu jest zadaniem niezmiernie trudnym, a często wprost niemożliwym, bardzo trafnie pisze Rafał Brzyski w tekście Wojna informacyjna. Agent wpływu nie wykrada tajemnic z sejfów i nie sposób go przyłapać na gorącym uczynku. Najczęściej nie kontaktuje się potajemnie z oficerem prowadzącym i nie otrzymuje od niego instrukcji wywiadowczej lub wynagrodzenia. Wyjeżdża na jawne seminaria lub konferencje naukowe, pobiera stypendia naukowe lub wykłada na zagranicznym uniwersytecie, zagraniczni wydawcy publikują jego książki, otrzymuje nagrody twórcze, spotyka się z politykami ludźmi ze świata gospodarki i nauki zebrane wrażenia ubrane we własne przemyślenia publikuje w mediach lub rozpowszechnia w politycznych salonach albo podczas spotkań z politykami i decydentami własnego kraju formalnie nie robi nic nielegalnego tylko skutki jego działalności są niszczące oczywiście nie każdego z uczestników życia publicznego których wypowiedzi można by uznać za służące interesom obcych państw lub rozpowszechniających nieprawdziwe, zmanipulowane informacje, należy podejrzewać o związki agenturalne lub dopatrywać się w ich działalności zewnętrznych inspiracji. Choć w potocznym rozumieniu przypisujemy takim zachowaniom cechy agentury wpływu, zwykle nie ma ona nic wspólnego z działalnością prawdziwych agentów. Te różnice można doskonale naświetlić, Posługując się określeniem używanym przez sowieckie gruczy KGB, dla kategorii ludzi, którzy z własnej woli, zwykle z pobudek ideologicznych wyznawali i głosili poglądy zgodne z celami imperium, uknuto określenie gawnojedy. Pogarda, jaką oficerowie gru i KGB żywili wobec takich osobników, nie oznaczała naturalnie, że nie wykorzystywali ich gdzie i jak się dało. I to absolutnie nie zważając na ich bezpieczeństwo w przeciwieństwie do bezpieczeństwa agentów. Pisał Wiktor Suworow o tej szczególnej kategorii użytecznych idiotów Warto zatem pamiętać, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy ludźmi, których zaangażowanie na rzecz interesów państw obcych jest wynikiem ich ideologicznego, autonomicznego przekonania, szczególnie wówczas, gdy jest ono manifestowane, a tymi, którzy w sposób planowy i sukcesywny, kierując się zewnętrznymi dyrektywami i korzystając z pomocy potencjału wywiadowczego, prowadzą działalność agenturalną. Ta druga, choć mniej spektakularna kategoria, stanowi znacznie większe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa niż krzykliwe stada użytecznych gawnojedów. Ten może trochę teoretyczny wstęp i wyjaśnienie. Czym tak naprawdę jest agentura wpływu, wydaje mi się konieczny, jeśli chciałoby się prześledzić pewne zjawiska w polskim życiu politycznym, dostrzegając w nich więcej, niż woleliby ujawnić sami sprawcy tych działań. Jeśli bowiem w potocznej świadomości wielu Polaków funkcjonuje opinia, że ten czy inny polityk lub nawet cała partia polityczna jest gwarantem wpływów rosyjskich czy niemieckich w Polsce, to zwykle pojawia się poważny problem, by tezę taką uzasadnić. Nie chodzi już nawet o twarde, bezpośrednie dowody, a bardziej o wskazanie, chociaż sensownych przesłanek, aby móc w publiczny sposób wypowiadać takie tezy czy przypuszczenia. Gdyby zapytać, dlaczego platforma obywatelska miałaby wspierać interesy innych państw wbrew interesom Polski? lub reprezentować w polityce wewnętrznej środowiska związane z komunistyczną nomenklaturą i agenturą, to próba udzielenia twierdzącej i sensownej odpowiedzi wiązałaby się z poważnymi problemami. O tym, że agentura wpływu jest jak najbardziej realnym zagrożeniem, niech świadczą słowa profesora Andrzeja Zybertowicza, pochodzący z wywiadu zatytułowanego Cisza wokół agentów wpływu. Gdy rozmawia się z funkcjonariuszami służb polskich i obcych, na naukowych konferencjach międzynarodowych spotykałem się z oficerami, a nawet szefami zagranicznych służb, widać, że pojęcie agentury wpływu jest przez tych ludzi bardzo poważnie traktowane. Ale zazwyczaj na ten temat nie mówi się w dyskursie publicznym, między innymi z tego powodu, że agenta wpływu bardzo trudno jest namierzyć w taki sposób by nadawało się to do uruchomienia środków procesowych. Służby różnych krajów diagnozują obszary wrażliwe na działanie agentury wpływu, ale bardzo rzadko tacy agenci lądują przed sądem i równie rzadko te kierunki diagnoz są ujawniane publicznie. Ale nie spotkałem się z przypadkiem, by na pytanie o agenturę wpływu doświadczony funkcjonariusz żachnął się i mówił o jakimś spiskowym myśleniu. Ten problem traktowany jest bardzo poważnie i według mojej orientacji w polskich służbach są także funkcjonariusze, którzy to zagadnienie traktują poważnie. Jeśli chcielibyśmy w jakimś chociaż stopniu naruszyć ciszę wokół agentów wpływu i nie narazić się na zarzut budowania bezzasadnych teorii spiskowych, będzie to zadaniem trudnym, choć zapewne nie do końca niemożliwym. Dlatego w następnej części wpisu na ten temat spróbuję pokazać te obszary życia politycznego. Gdzie w ciągu ostatnich dziewiętnaście lat naszej transformacji mogliśmy mieć do czynienia z agenturą wpływu pod sowieckim nadzorem. Jaskrawym przykładem świadczącym o spełnianiu podrzędnej roli tajnych służb PRL w stosunku do służb sowieckich także po 1956 roku. Jest tak zwany połączony system ewidencji danych o przeciwniku PSET, komputerowy system zbierania informacji o osobach cudzoziemcach i własnych obywatelach oraz organizacjach uznanych za wrogie dla obozu państw komunistycznych, pozostających w sferze zainteresowań jednostek operacyjnych. Sygnatariusze porozumienia przed zobligowani byli do przekazywania danych do centrali w Moskwie raz na dwa tygodnie. Chodziło tu o informacje, które przez służby państw niepodległych są szczególnie chronione. W systemie PSET rejestrowano także osoby zajmujące się działalnością opozycyjną. Informacje o rejestrowanej osobie, przekazywane do Moskwy, charakteryzowały się wysokim stopniem szczegółowości. Oprócz danych personalnych zawierały także charakterystyki psychologiczne, opis stanu majątkowego i szczegółowe informacje o rodzinie. System działał od 1978 roku. Część dokumentacji systemu dotyczącej opozycji i kościoła, zgodnie z sugestią przedstawiciela PSET, członka rezydentury KGB w Warszawie, zniszczono na przełomie roku 1989 i 1990. Kopia natomiast pozostała w moskiewskiej centrali. Według wiarygodnych zeznań funkcjonariuszy przed zniszczeniem akt operacyjnych w Wydziale 11 Departamentu i MSW sporządzono ich streszczenia, a następnie ukształtowane w ten sposób informacje przelano na dyskietki komputerowe i oddano przełożonym. Nie wiadomo, kto aktualnie dysponuje zmagazynowaną na dyskietkach wiedzą. Można domniemać, że materiały te znajdują się w rękach dawnych zwierzchników służb specjalnych. Nie można wykluczyć, iż dostęp do tych informacji mają również zagraniczne wywiady, a w szczególności KGB i GRU, to fragment raportu o zasobach archiwalnych MSW, sporządzonego w okresie rządów Jana Olszewskiego. Mało znana jest informacja, że jeszcze do jesieni 1990 rok czyli rok po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, Wojskowe służby specjalne przekazywały informacje o wojskach trzecich do centrali układu warszawskiego w Moskwie. Było to zgodne z obowiązującą wówczas pragmatyką, której zwyczajnie nikt nie zamierzał zmieniać. Przykłady świadczące, że służby specjalne PRL były jedynie przedłużeniem służb sowieckich i przez cały okres swojej działalności pozostawały zależne od moskiewskich dyrektyw. Są już na tyle liczne i znane, że można ten fakt uznać za udowodniony. Współczesne opowieści ludzi komunistycznej bezpieki, o ich służbie dla Polski trzeba zaliczyć do mitów 3RP. Jaskrawym przykładem wypełniania woli sowieckich mocodawców jest sprawa polskiego Bonda, czyli agenta sowieckich służb Mariana Zacharskiego, który został wcielony do polskiego wywiadu dopiero po aresztowaniu w USA i otrzymaniu wyroku dożywocia. Wywiad PRL-u spełnił w tym wypadku rolę firmy legalizującej Zacharskiego. W czasach późnego PRL-u przedstawiciele radzieckich służb prezydowali w MSW, KGB, w MON, GRU i KGB oraz w miejscach stacjonowania grup wojsk radzieckich, służby zabezpieczenia i penetracji. Warto podkreślić, że na teren jednostek Armii Czerwonej nie miała prawa wstępu żadna z służb polskich. Niezależnie od tych oficjalnych pobytów należy brać pod uwagę nieznaną liczbę agentów pracujących pod przykryciem i tak zwanych nielegałów, prowadzonych przez rezydentury KGB i grup przy ambasadzie i konsulatach ZSRR. Znamiennym przykładem działalności sowieckiej agentury pod przykryciem jest sprawa opisana w książce Jana Dziadula rozstrzelana kopalnia, w której znajdujemy opowieść byłego komendanta wojewódzkiego Mowkatowicach. Generał Jerzego Gruby, milicjant, wspomina, jak po tragedii wujka zastrajkowała huta Katowice, w której działania odblokowujące nie do końca były skuteczne. Protest nadal się tlił. Po jej ponownym odblokowaniu prowadzone było śledztwo w stosunku do organizatorów strajku. Nie wszystkich zdołaliśmy zatrzymać. Nagle pojawił się w Katowicach konsul radziecki, genadij Rudow. Niewiele spraw mnie w życiu dziwi, ale byłem szczerze zdziwiony, kiedy zażądał, aby w stosunku do jednego z organizatorów strajku umorzyć śledztwo, nie szukać go listami gończymi, bo został już wycofany do Związku Radzieckiego. Oficjalnym szefem grupy KGB w Polsce był zawsze generał, umiejscowiony jako i sekretarz ambasady ZSRR. Grupa KGB liczyła w zależności od aktualnych potrzeb. Od kilku do kilkudziesięciu pracowników, oficerowie KGB do połowy lat osiemdziesiątych dysponowali stałymi przepustkami do gmachów MSW. Swobodnie poruszali się gdzie chcieli i jak chcieli. Każdy departament miał swego opiekuna z głosem doradczym, który utrzymywał codzienne, robocze kontakty. Do jego obowiązków należało między innymi opiniowanie działalności funkcjonariuszy SB. Przedstawiciele KGB mieli dostęp do wszystkich materiałów W, dostawali stenogramy z podsłuchów najważniejszych obiektów, mieli prawo sięgania do archiwów MSW, nawet najtajniejszych. Korzystali z lokali konspiracyjnych MSW, samochodów i kierowców. Nieprzypadkowo strukturą najmocniej uzależnioną od Związku Sowieckiego były wojskowe służby specjalne. Od początku działania tej formacji czyli roku 1943 100 wszystkich stanowisk informacji wojskowej aż do zakończenia działań wojennych było zajętych przez oficerów sowieckich informacja w Polsce miała wyłącznie zadania policyjne terroryzowała bowiem zarówno kadry jak i zwykłych żołnierzy wymuszając na nich posłuszeństwo i całkowitą lojalność wobec komunistycznych przełożonych jak najbardziej uprawnione jest więc określenie, że była to zbrodnicza organizacja terrorystyczna, która za pomocą przestępczych metod trzymała społeczeństwo w szachu. To z tej zbrodniczej formacji wywodzi się Czesław Kiszczak i Gen Wojciech Jaruzelski agentif wolski, ojcowie założyciele 3 RP. W roku 1957 zmieniono nazwę IF na Wojskową Służbę Wewnętrzną, a w roku 1991 po połączeniu z dwa zarządem sztabu generalnego LWP wywiad na wojskową służbę informacyjną do końca działalności WSW w gmachu na Ulkropka, oczki w Warszawie urzędował rezydent GRU. Przez całe lata niepodległej Polski. Wojskowymi służbami kierowali ludzie wyszkoleni w sowieckich uczelniach szpiegowskich. Po 1991 roku w całym polskim wojsku na dowódczych stanowiskach było około 3000 oficerów, którzy skończyli kursy GRU i KGB w Moskwie. Wojskowe służby miały bardzo rozbudowaną agenturę krajową, przy czym miejsce lokowania wielu agentów świadczy że zainteresowania WSW wsi daleko wykraczały poza sprawy wojskowości. W samych tylko urzędach centralnych doliczono się sto siedemdziesiąt tajnych współpracowników wsi. Zmiany organizacyjne dokonane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nie miały żadnego zasadniczego znaczenia. Służby wojskowe przez cały czas swojej działalności pełniły rolę aparatu politycznego. Prace Komisji Weryfikacyjnej wsi pozwoliły ujawnić obraz rzeczywistej struktury służb wojskowych spośród blisko 10 tysięcy działających w 1990 roku. W kraju i za granicą współpracowników tych służb aż 2,5 tysiąca to ludzie ulokowani w centralnych instytucjach administracyjnych i gospodarczych kraju. Już tylko ta liczba i znajomość karier ludzi związanych z wsi powinna świadczyć, że wpływ tej formacji na proces tworzenia 3RP był bardzo znaczący. Byłoby naiwnością uważać, że wojskowe służby, w pełni podległe dyrektywom Moskwy i dowodzone przez jej zaufanych przyjaciół mogły pozostać wolne od wpływów sowieckiej agentury. Równie dużą naiwnością byłoby domniemywać, że wpływy sowieckich służb ustały z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości od momentu wyjazdu z naszego kraju ostatniego rezydenta KGB. A jednak byli w Polsce ludzie, których wiara w siłę transformacji ustrojowej skłaniała do całkiem innych ocen sytuacji. W roku 1992 ówczesny wiceministeron Bronisław Komorowski twierdził, że wprawdzie między służbami specjalnymi Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej istniała ścisła współpraca. Była to jednak raczej współpraca instytucji, a nie kontakty agenturalne oparte na zasadzie indywidualnego werbunku. Po co więc radzieckie służby specjalne miałyby lokować agentów w instytucji w pełni sobie podporządkowanej? To jest wątpliwe. W ramach tej zinstytucjonalizowanej współpracy na wysokich szczeblach byli przedstawiciele służb radzieckich. To są fakty i temu nikt nie przeczy. Uważam, że odwołania radzieckich oficerów łącznikowych, rezydentów, powinno przerwać współpracę. Czy wolno w ogóle sądzić, że Sowieci stosowali się do oficjalnego zakazu werbunku agenturalnego w Polsce i rezygnowali z utworzenia u nas siatki agenturalnej? I jak ta opinia obecnego marszałka Sejmu ma się do zapewnień polskiej generalicji o tym? Jak to LWP było w obrębie układu warszawskiego samodzielne i niezależne w stosunku do Sowietów. Jednym ze znaków rozpoznawczych 3RP jest pogląd, jakoby w Polsce. Szpiegów sowieckich nie było, a transformacja ustrojowa pod auspicjami Moskwy i kontrolowana przez Kiszczaka i Jaruzelskiego była szczerym porozumieniem bez agentury w tle. Co prawda, ogromna część społeczeństwa ma na ten temat inne zdanie, ale wszyscy decydenci wszelkimi dostępnymi środkami starają się głosić pogląd, jakoby sowiecka agentura wymarła równie gwałtownie jak prehistoryczne dinozaury. Podejrzewać zaś, że jakaś część tej agentury, dobrze uplasowanej w tak środowiskach opiniotwórczych, przekształcona została po roku 1989 w agentów wpływu, wspierających czynnie model transformacji korzystny dla swych opiekunów, jest myślą w 3RP zakazaną, wyklętą i objętą cenzurą. Z tych właśnie powodów, postaram się taką tezę przedstawić. Transformacja sterowana. Utworzenie Solidarności i początkowy okres jej działania jako związek zawodowy, może być odczytywane jako eksperymentalna, pierwsza faza polskiej odnowy. Mianowanie Jaruzelskiego. Wprowadzenie stanu wojennego oraz zawieszenie Solidarności stanowi drugą fazę, przeznaczoną na wprowadzenie tego ruchu pod ścisłą kontrolę oraz zapewnienie stanu politycznej konsolidacji. W trzeciej fazie można oczekiwać, pisane w 1984 roku, że zostanie uformowany rząd koalicyjny, skupiający przedstawicieli partii komunistycznej, reprezentantów reaktywowanej Solidarności oraz Kościoła. W tym rządzie mogłoby się znaleźć również kilku tak zwanych liberałów. Tego rodzaju rząd w nowym stylu we wschodniej Europie byłby odpowiednio wyposażony i przygotowany do rozwijania strategii komunistycznej poprzez wprowadzenie kampanii na rzecz rozbrojenia, na rzecz stref bezatomowych w Europie, być może nawet w sprawie powrotu do planu Rapackiego ale przede wszystkim za rozwiązaniem NATO i Układu Warszawskiego, aż po ostateczne ustanowienie neutralnej, socjalistycznej Europy. Tak w roku 1984 Anatolij Golicyn przewidział rozwój sytuacji w Bloku Wschodnim i Polski Okrągły Stół. Wiemy, że przewidział bezbłędnie. Przygotowania komunistów do transformacji ustrojowej rozpoczęły się już w latach 70., -tych. I były od początku prowadzone i kontrolowane w ramach długofalowej polityki strategicznej bloku. Ta ogromna operacja, nadzorowana przez moskiewskich strategów, nabrała przyspieszenia w drugiej połowie lat 80., a Polska stała się jej swoistym poligonem doświadczalnym. W skali międzynarodowej strategiczne cele, stojące za utworzeniem Solidarności, są zbliżone do tych z czasów praskiej wiosny. W skrócie miały one na celu oszukać zachodnie rządy, polityków i ogół opinii publicznej co do rzeczywistej natury współczesnego komunizmu w Polsce, zgodnie z taktyką osłabiania i wzorcowego ewoluowania dezinformacji. Mówiąc bardziej konkretnie, intencją było wykorzystanie Solidarności do propagowania wspólnych działań z wolnymi związkami zawodowymi, socjaldemokratami, katolikami oraz innymi grupami religijnymi. Dla dalszego wspierania celów strategii komunistycznej, pisał Golicy, stan wojenny w Polsce posłużył, poza zastraszeniem społeczeństwa i przejęciem kontroli nad Solidarnością, do przeprowadzenia gigantycznej operacji finansowej, polegającej na zagarnięciu zasobów majątkowych obywateli polskich, zgromadzonych na tak zwanych kontach dewizowych, a wówczas po wprowadzeniu stanu wojennego, zamrożonych. Jednocześnie polskie służby wywiadowcze zaczęły transfer środków z Polski, posługując się strukturą firm powoływanych i kontrolowanych przez bezpiekę. Środki te użyto następnie do wielkich operacji finansowych, między innymi FOS, przy czym ta spektakularna sprawa nie była jedynym sposobem na pranie pieniędzy. W operacjach tych Polskie służby ściśle współpracowały ze Stasi, i dowody tej współpracy znajdują się w niemieckich archiwach. W okresie lat 80. tych trwały już intensywne przygotowania do transformacji systemu w Polsce. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii było zagospodarowanie przez ludzi służb majątku pochodzącego z nielegalnych operacji i zawłaszczenia mienia obywateli polskich. Dlatego właśnie w okresie lat 1984-1989 mamy do czynienia z intensyfikacją działań PRL-Owskiego Wywiadu na Zachodzie i powoływaniem szeregu spółek z udziałem kapitału zachodniego oraz ekspansją polskich firm handlu zagranicznego na rynki europejskie. Majątek ten miał następnie posłużyć do zbudowania nowych struktur gospodarki kapitalistycznej, firm, banków, instytucji finansowych kontrolowanych przez ludzi bezpieki i komunistycznej nomenklatury. Dekompozycja systemu komunistycznego i przepotwarzanie go w państwo funkcjonujące w systemie wolnej gospodarki wymagało zabezpieczenia interesów dotychczasowych właścicieli PRL-u. Rok 1989 był najwyraźniej w ocenie moskiewskich decydentów optymalną datą, by rozpocząć trzecią fazę transformacji. Od samego jej początku mechanizmy gospodarcze zmian zachodzących w Polsce były pod ścisłą kontrolą służb specjalnych. Środki transferowane wcześniej na Zachód powracały do krajów w formie inwestycji, realizowanych przez rzekomo zagraniczne przedsiębiorstwa powoływane i nadzorowane przez wywiad. Natychmiast utworzono system bankowy w całości zarządzany przez komunistyczną nomenklaturę. Ponad 90% banków znalazło się pod bezpośrednią kontrolą ludzi PRL-u. Tak zwany Związek Banków Polskich, nadzorowany przez komunistycznego ministra finansów Mariana Krzaka zadbał o zbudowanie całego szkolnictwa bankowego, Katowicka Szkoła Bankowa, Warszawska Szkoła Bankowa, by zapewnić sobie wpływ na przyszłe kadry. Wielu funkcjonariuszy KC tuż przed rozwiązaniem PZPR nagle zostało skierowanych do pracy w NBP i wkrótce, po odbyciu odpowiedniego apostrofu, w mogło rozpocząć indywidualne kariery w bankowości. Czynione były również przymiarki, wmontowania w system polskiej gospodarki przedsięwzięć służących interesom sowieckich służb, środowisko sterujące prezydentem Wałęsą. Podjęło nieudaną na szczęście próbę powoływania spółek polsko-rosyjskich na terenie baz wojsk radzieckich, przy czym zapis na ten temat w umowie międzynarodowej pozbawiałby stronę polską jakiejkolwiek możliwości kontroli działalności tych spółek. Pamiętamy też ówczesny wysyp polskich milionerów, których majątki powstawały z dnia na dzień, przy pomocy finansowych manipulacji, nadzorowanych przez służby. Historia dwóch nieznanych nikomu muzyków, którzy stali się nagle rekinami finansowymi, świadczy, że komunistyczne służby przygotowały odpowiednie słupy, by móc wyprowadzić z polskiej gospodarki dowolnej wysokości środki. Wszędzie tam, gdzie mieliśmy do czynienia z rewelacyjnie szybkim pomnożeniem kapitału lub z wielkim sukcesem organizacyjnym, w tle zazwyczaj kryli się ludzie dawnej nomenklatury i służb specjalnych. Ich powiązania i znajomości, dostęp do trudno osiągalnych informacji, umiejętności działania na granicy prawa i poza nim, zdolność do infiltracji instytucji stanowiących infrastrukturę dla działalności gospodarczej to atuty, które były wykorzystywane w początkach lat dziewięćdziesiątych. Układ, jaki wytworzył się wówczas, stwarzał dwa zasadnicze zagrożenia. Wywierał destrukcyjny wpływ na przebieg podstawowych procesów gospodarczych i politycznych w kraju oraz powodował podatność na wpływy państw obcych, wraz z groźbą wykorzystywania go jako zaplecza dla realizacji obcych interesów. Tak, jak plagą początków polskiej transformacji było wszechobecne uwłaszczanie komunistycznej nomenklatury na majątku narodowym i sterowanie rzekomo wolnymi procesami gospodarczymi, tak w sferze życia politycznego, Wpływy służb specjalnych wyznaczały zakres partyjnego pluralizmu. Jedne środowiska, jak na przykład Solidarności walczącej jeszcze za czasów rządów Mazowieckiego, były przedmiotem bezpieczniackich represji i inwigilacji, innym zaś pozwalano na rozwijanie działalności lub wręcz ją finansowano. Istotnym instrumentem regulacji były oczywiście pieniądze, dlatego nie może dziwić. Że słynny art. .by opłacało kampanię wyborczą Lecha Wałęsy i wyłożyło milion dolarów na kampanię Mazowieckiego. Inny dobroczyńca, szef Uniwersalu Dariusz Przywieczerski dał 120 milionów złotych, dał na kampanię Wałęsy, 200 milionów złotych przekazał na Unię Demokratyczną, a 100 milionów na kongres Liberalno Demokratyczny. Ponieważ cały proces polskiej transformacji był ściśle sterowany i kontrolowany. Nie mogło się zdarzyć, by tak istotna dziedzina jak działalność partii politycznych była obszarem wolnej gry. W tym miejscu pojawia się pytanie o udział agentury wpływu na proces powoływania nowych partii i środowisk politycznych. Pytanie jak najbardziej zasadne, gdyż agentura wpływu jest strukturą ściśle powiązaną z polityką państwa, kontrolując ją za pośrednictwem aparatu i metod klasycznego wywiadu. Przy budowie agentury wybiera się na początku ugrupowanie reprezentujące określoną opcję polityczną, które najłatwiej może być nośnikiem wspólnego programu, a w dłuższej perspektywie jest w stanie zabezpieczyć własne interesy polityczne. Przez polityczne i materialne wsparcie doprowadza się następnie do rozbudowy obserwowanego ugrupowania i jego bazy, osłabiając jednocześnie konkurencyjne grupy polityczne i wprowadza się swoich ludzi w elity rządzące. Bez wątpienia z takim procesem mieliśmy do czynienia w początkach lat dziewięćdziesiątych. Z punktu widzenia interesów obcych państw lub grup, które chcą kontrolować politykę danego państwa, korzystniejsze jest powołanie nowej partii niż korzystanie z już istniejących. Zasadnicza korzyść polega oczywiście na możliwości umieszczenia w nowej strukturze swoich agentów wpływu w charakterze założycieli nowej partii. Nie ma również potrzeby przewerbowania starych członków partii, skoro można budować jej skład, wykorzystując z ludzi sprawdzonych i świadomych celów działania. W moim przekonaniu, z klasycznym wprost przykładem sterowanej demokracji mieliśmy do czynienia w przypadku powołania partii, z której wywodzą się politycy obecnego rządu. Przykład ten będę chciał wskazać w kolejnym wpisie na temat politycznej agentury wpływu partia interesu. Służba bezpieczeństwa może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne. Ma za zadanie głęboko infiltrować istniejące gremia kierownicze tych organizacji na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także na szczeblach podstawowych muszą być one przez nas operacyjnie opanowane. Musimy zapewnić operacyjne możliwości oddziaływania na te organizacje, kreowania ich działalności i kierowania ich polityka. Czesław Kiszczak, luty 1989 rok, na posiedzeniu kierownictwa MSW. Lektura dokumentów SB z lat 1988-1990 pozwala stwierdzić że cały proces ustrojowej transformacji był wspomagany operacyjnie przez bezpiekę. Jeszcze zanim rozpoczęły się rozmowy okrągłego stołu instrukcje SB wskazywały na potrzebę wspierania zwolenników konstruktywnego nurtu opozycji w naszym kraju kosztem wyhamowania najbardziej agresywnych inicjatyw podejmowanych przez ekstremistów. W problemowym planie działania Gdańskiej SB ze stycznia 1989 roku jest mowa o tym, że w związku z istniejącymi podziałami w strukturach przeciwnika należy ofensywnie wykorzystywać posiadane już osobowe źródła informacji oraz nawiązać dialogi operacyjne zwłaszcza w strukturach zwolenników nurtu umiarkowanego. Miały one czynnie wspierać reformatorskie poczynania władz polityczno-państwowych. Centralną operacją SB w tym zakresie było rządło ukierunkowane na kontrolę operacyjną Komitetu Obywatelskiego. Jak napisał Antoni Dudek w reglamentowanej rewolucji, MSW uznało, że z 63 członkami Komitetu można było prowadzić dialog i zaliczono ich do opozycji konstruktywnej, z kolei 40 uznano za ekstremistów niekwalifikujących się do rozmów. W wypadku dziesięć członków komitetu ograniczono się do zapisu, w której komórce MSW znajdują się materiały na ich temat, co mogło oznaczać, choć nie musiało, że byli oni osobowymi źródłami informacji SB. Pamiętamy zapewne, że specyfiką polskiego życia politycznego po roku 1989 była wielkość partii politycznych. tylko niewiele spośród nich odegrało później istotną rolę w polskiej polityce lat 90. Jednym z ugrupowań politycznych powstałych w tym okresie był Kongres Liberalno-Demokratyczny choć sama partia należy już dziś do przeszłości, gdyż zakończyła swój byt instytucjonalny w roku 1994, to jej liderzy, Donald Tusk, Janusz Lewandowski, Jacek Merkel czy Jan Krzysztof Bielecki odegrali w polskiej polityce ważne role, a wielu z ludzi KLD jest nadal aktywnymi uczestnikami życia publicznego. Dlaczego właśnie KLD jest tą partią, na którą warto zwrócić uwagę? Pisząc o agenturze wpływu, warto na początek przytoczyć wypowiedź posła UPR, Lecha Pruchnow-Rublewskiego, członka tak tzw. Komisji ciemieniewskiego badającej w 1992 roku. Sposób wykonania uchwały lustracyjnej Istnieją pewne powiązania finansowo-polityczne pomiędzy KLD a komunistami mógłbym na ten problem spojrzeć przez pryzmat moich doświadczeń z komisji ilustracyjnej gdzie te wątki także się pojawiały kropka tamte związki widać obowiązuje mnie jednak tajemnica ale gdyby nie to mógłbym niektóre przykłady podać podałbym także informacje które dotyczą tego ścisłego związku nawet personalnego pomiędzy niektórymi członkami k.l.d. i to wcale nie z peryferii tego grupowania z niektórymi osobami których przeszłość doświetlanych nie należała. Uzyskiwanie kredytów na telefon, o czym wiem i są na to dowody, to wzajemne przenikanie się biznesu, nomenklaturowego i powiązanego z KLD, to przecież zasługa między innymi rządów pana Bieleckiego. O jakich powiązaniach mógł wiedzieć poseł Wróblewski, którego wiedza w roku 1992 mogła być mniejsza od tej, jaką mamy obecnie. Nie uzyskamy tych informacji z protokołów posiedzeń Komisji Ciemniewskiego, ponieważ do tej pory pozostają one tajne i żaden marszałek Sejmu nie zdecydował się ich opublikować. O początkach KLD możemy dowiedzieć się z artykułu zamieszczonego w Gazecie Polskiej z roku 2007 zatytułowanego don czytamy tam między innymi: kim jest Towarzystwo Polskiego Lidera Elegancji chodzi o D. Tuska DM. By się tego dowiedzieć, nie musimy opuszczać hotelu Marriott. Przeniesiemy się tylko z sali balowej na 18. piętro i o dwa lata wstecz.1990r. Na 18. piętrze Marriotta mieści się apartament wynajmowany przez Wiktora Kubiaka, służący mu jako biuro firmy Batax. O Wiktorze Kubiaku będzie wkrótce głośno, jako o sponsorze musi calu metro lansującym skutecznie Edytę Górniak, brzmi elegancko. Ale póki co apartament Kubiaka to miejsce spotkań liderów Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Czy to oficjalne biuro, czy nieformalnie użyczany przez przyjaciela lokal, mało kto dziś już pamięta. W każdym razie Donald Tusk i Paweł Piskorski czują się tu jak u siebie w domu. Wiktor Kubiak jest w ich otoczeniu kimś szczególnym. Podczas programowej narady twórców KLD w Cetniewie ląduje helikopter z Kubiakiem, który w asyście liderów tej partii pozdrawia głowiących się nad programem liberałów i po odebraniu honorów odlatuje. Kropka. Tajemniczość potęguje fakt, że Kubiak to obywatel szwedzki. Absolwent ekonomii i prawa wyjechał tam w 1965 roku. W Szwecji zajmowałem się biznesem. Nigdy nie pracowałem dla innych. Pośredniczyłem, organizowałem kolekcje mody. Zajmowałem się transportem. Czytamy od 1986 roku. Mając szwedzki paszport, Kubiak robi interesy w PRL. Dalej dowiadujemy się, że Kubiak to przedstawiciel firmy Bataxel T. Z siedzibą na pięknych Bahamach zajmującej się bankowością oraz właściciel przedsiębiorstwa zagranicznego BATAK PZ. Gdy chodzi o politykę, honorowy członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z którego nadania został pełnomocnikiem ministra do spraw przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego w sprawie Thomson Polcolor. Także New York Times, pisząc 12 kwietnia 1992 roku o sponsorze metra, zauważa, że Kubiak finansował KLD. W maju bieżącego roku Krzysztof Wyszkowski zamieścił na swoim blogu artykuł na ten sam temat, opisując szczególne związki, jakie łączyły Wiktora Kubiaka z liberałami z znaku KLD. Dzisiaj wydaje mi się, że Tusk bardzo wcześnie zorientował się w roli tajnych służb w transformacji PRL w 3RPI, co odróżniałoby go od większości ludzi Solidarności. Którzy za głównego animatora transformacji uważali SB, dostrzegł fundamentalną rolę WSW z -wsi. Przypuszczenie to wyprowadzam między innymi z bardzo bliskich stosunków, nawet przyjaźni, jaką nawiązał wówczas z Wiktorem Kubiakiem, wybitnym agentem WSW. Ten bliski współpracownik Grzegorza Rzemka, znanego jako Muska Ferry w latach 80. zajmował się nielegalnym transferem z Zachodu urządzeń elektronicznych objętych zakazem eksportu do krajów komunistycznych. W tym czasie zwerbowano do biernej współpracy przy odbiorze oficjalnie prywatnych paczek z żywnością, w których ukrywano na przykład układy scalone, liczną grupę osób, które następnie znalazły się w elicie polityczno-kulturowej 3RP. Część z tych ludzi przyczyniła się do sukcesu KLD. Fair. 1989 kubiak objawił się jako ktoś zupełnie inny biznesmen zainteresowany w wspieraniem środowisk politycznych ofiarowywał swą pomoc np. świętej pamięci Michałowi Falzmanowi działaczowi solidarności i członkowi redakcji pisma CDN głos wolnego robotnika Falzman wyczuł z kim ma do czynienia i odrzucił propozycję tusk który albo tego nie wyczuł Albo mu to nie przeszkadzało, przyjął pomoc. Za objaw zawarcia kontraktu można zapewne przyjąć moment, w którym przegląd polityczny z wydawanego metodami podziemnymi brudzącego palce biuletynu przeobraził się w eleganckie pismo drukowane na kredowym papierze, a kLD wprowadził się do nowych biur, do których wniesiono nowiutkie czarne meble. Współpraca rozwijała się znakomicie. Tusk organizował spotkania KLD w zajmującym całe piętro biurze Kubiaka w hotelu Mariot, a Kubiak w fotelu pełnomocnika ministra prywatyzacji. Firma Bataks, której WSW używało do operacji na zachodzie, cieszyła się pełnym zaufaniem Tuska. Szkopuł w tym, że WSW nie była służbą suwerenną, a tylko oddziałem GRU, czyli sowieckiego wywiadu wojskowego. Co wiedzieli agenci WSW Leż Wsi. Wiedzieli również Rosjanie. Trzymanie pieczy nad młodymi talentami politycznymi, którzy w rekordowo szybkim tempie znaleźli się w elicie władzy 3RP, z pewnością było zadaniem, którego nie zlekceważyli. Kim jest Wiktor Kubiak? Jego nazwisko i opis działalności znajdziemy w raporcie z weryfikacji wsi. Firma Batax, której założycielem był Kubiak pełniła ważną rolę w strategii wywiadu wojskowego PRL. Zarząd 2SG, to poprzez nią, w latach 80-tych, tych prowadzono nielegalne operacje finansowe polegające m.in. na dokonywaniu zagranicznych operacji bankowych typu portfolio i akredytywa, przynoszących zyski rzędu 40% rocznie. Źródłem finansowania były m.in. fundusze Central Handlu Zagranicznego, przebieg niektórych z tych operacji znamy dzięki agenturalnym materiałom dotyczącym Grzegorza Rzemka. Jedną z nich, do dziś nie w pełni wyjaśnioną, była operacja udzielenia bataksowi kredytu w wysokości 32 miliony dolarów amerykańskich przez Rzemka działającego w imieniu PCHI, filię banku handlowego, w Luksemburgu gdzie pełnił rolę dyrektora Komitetu Kredytowego. Również na terenie polski wywiad i jego tajni współpracownicy w krajowych przedsiębiorstwach zakładali wspólne interesy. Jednym z nich było kasyno w warszawskim hotelu Mariot. Otworzył jej lot wspólnie z utworzoną w Chicago firmą Abi. W interesie pośredniczył Kubiak i jego firma Batax, na której konto Abi przekazało milion dolarów. Skąd, zatem człowiek o tak jednoznacznych związkach z PRL, owskim wywiadem, w towarzystwie liberałów? Jaka była rola Wiktora Kubiaka, najprawdopodobniej współpracownika zarządu 2SG w powstaniu KLD, jeśli możemy słusznie domniemywać, że spełniał wobec założycieli tej partii rolę hojnego i bezinteresownego? Sponsora? W tym samym czasie, spotykamy środowisku KLD innego człowieka który odegrał w nimi równie ważną i inspirującą rolę. Chodzi o Jacka Merkla. Jego nazwisko figuruje w archiwach jako TWK, numer rejestracyjny 407789445, numer archiwizacji L8432 i koło miejsce złożenia akt Trzy biura ewidencji i administracji UOP. Numer mikrofilmu 18432-1. Sprawa prowadzona przez KW Mogdańsk oraz Wyc. 11DEP i Wywiad Warszawa. Materiały i mikrofilmy zniszczono w styczniu 1990 roku, a więc w kilka miesięcy po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wydział 11 Wywiadu zajmował się kontrolą łączności między podziemiem w kraju i placówkami Solidarności z zagranicą. Przeznaczony był do walki z dywersją ideologiczną, a po wprowadzeniu stanu wojennego zyskał nową formułę, będąc jednocześnie wywiadem i kontrwywiadem, stając się, obok biura studiów MSW, okrętem flagowym MSW. W latach 80. wydział 11 DEP MSW prowadził działania na terenie państw zachodnich, głównie Europa Zachodnia, na jego czele stał pułkownik Aleksander Makowski, późniejszy partner biznesowy Jacka Merla. Bezpośrednim przełożonym pułkownik Aleksandra Makowskiego był generał Władysław Pożoga, a efekty pracy Wydziału 11 DEP i przekazywano bezpośrednio KGB. Sam Merkel w 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu, negocjując rejestrację Solidarności. W 1990 roku odpowiadał za zorganizowanie dwa krajowego zjazdu NSZZ Solidarność w Gdańsku. Następnie został szefem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Po jego zwycięstwie wyborczym do 12 marca 1991 roku był ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego w kancelarii prezydenta RP. Dwukrotnie Jacek Merkel zasiadał w Sejmie w latach 1989-91 z ramienia OKP i w latach 1991-93 jako członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Merkel był członkiem Prezydium Rady Krajowej KLD i szefem jego kampanii wyborczej w 1993 roku. Od zjednoczenia Unii Demokratycznej i KLD był członkiem Rady Krajowej Unii i Wolności. W późniejszych latach Merkel był członkiem licznych rad nadzorczych, ale szczególnie dwie z nich zasługują na uwagę – Uniwersalu Dariusza Przywieczerskiego i Polskiej Korporacji Handlowej Rudolfa Skowrońskiego. W spółkach tego ostatniego, od 1990 roku, pojawia się pułkownik Aleksander Makowski, którego dokładny dosier znajdziemy w raporcie z weryfikacji wsi, jako aneks numer .24. Tam również opisano kontakty Merkla z Makowskim. W kwietniu 1994 roku Skowroński zakłada PKH razem ze spółką Ralco, która szybko wycofuje się i ciekawszą spółką zagraniczną FMT należącą do Grzegorza Rzemka, głównego oskarżonego w aferze FOS. FMT była klasyczna spółką, która służyła do wytransferowywania funduszy FOS za granicę a później ich powrotu już jako wkładów prywatnych w nowe przedsięwzięcia biznesowe. O tym procederze pisałem w trzy części cyklu o politycznej agenturze wpływu. Do Rady Nadzorczej PKH wchodzi pułkownik Makowski, a jej przewodniczącym zostaje Merkel. Opis późniejszej działalności Jacka Merkla znajdujemy na stronie 108 raportu z weryfikacji wsi. Warto przytoczyć ten zapis w całości. W 1995 roku Mohamed al wraz z Jackiem Merklem i Januszem Baranem założył firmę Carawana Polsko-Arabska Spółka SO. Według informacji zgromadzonych przez wsi firma ta miała być założona za aprobatą generałów H. Jasika i G. Czępnińskiego. Z informacji zarządu KWU dla wsi wynikało, że M. Al-Khafagi ma powiązania z irackimi służbami specjalnymi. Natomiast według ustaleń poczynionych przez podpułkownik Słonia, Jacek Merkel posiadał naturalne dotarcie do polityków Unii Wolności i niektórych urzędników kancelarii prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Kontakty te współwłaściciel firmy Caravana Mohammed Al-Khafagi starał się wykorzystywać do zapewnienia sobie bezpieczeństwa osobistego. Według wsiacyk Merkel w dokumentach operacyjnych nazwano go bankierem, działał z inspiracji UOP. UOP realizuje wobec bankiera przedsięwzięcia, które są kontrowersyjne, budzą wątpliwości również z powodu celu, który ma być osiągnięty. Bankier zbudował sobie pozycję w sferze interesów i pełni rolę spinacza grup interesów o różnych rodowodach. Prowadząc działalność gospodarczą bankier nawiązał kontakty polityczne przydatne dla aktualnych decydentów, w tym zagraniczne. Osoba bankiera może być kluczem do zrozumienia określonych zjawisk gospodarczych, które występują na naszym rynku telekomunikacyjnym i zbrojeniowym. Jest osobą operacyjnie interesującą. Powstaje całkowicie zasadne pytanie, czy udział tych dwóch ludzi, Wiktora Kubiaka i Jacka Merkla, związanych z komunistycznym wywiadem PRL w powstaniu partii KLD można przypisać zadziwiającemu zbiegowi okoliczności. Czy też mamy do czynienia z klasycznym przykładem działalności agentury wpływu, inspirującej powstanie nowej partii? Podobnego przypadku próżno szukać w dziejach innych partii powstałych w tym okresie, wśród wielu partii powstałych wówczas. Tylko Kongres Liberalno-Demokratyczny dysponował od początku dostatecznymi środkami, by zorganizować struktury partii i przeprowadzić w roku 1991 udaną kampanię wyborczą do Sejmu. Po wyborach politycy tej partii współtworzyli rząd, na którego czele stanął Janka Kropka-Bielecki. Wśród członków tego rządu znajdowało się ośmiu TW, z tak charakterystycznymi postaciami na czele, jak Andrzej Olechowskim. TWU MUST i Michał Boni, TWU Znak. Środowisko KLD poza licznymi aferami gospodarczymi odegrało w tym czasie istotną rolę polityczną, współuczestnicząc w zamachu na rząd Jana Olszewskiego, dzięki czemu skutecznie zablokowano przeprowadzenie lustracji wśród polityków. Nie dysponujemy oczywiście żadnymi dowodami, które mogły świadczyć, że KLD było partią wykreowaną według dyrektywy Kiszczaka, którą przytoczyłem na początku tego tekstu. Takich dowodów próżno szukać. Trzeba bowiem pamiętać, że agent wpływu politycznego nigdy nie działa w pojedynkę, a funkcjonuje w określonym systemie zależności i powiązań wywiadowczych i służbowych z racji oficjalnie pełnionych obowiązków oraz prywatnych koneksji i znajomości. W tym sensie agentura wpływu jest pewnym pojęciem umownym, oznaczającym bardziej system politycznej kontroli informacyjnej niż konkretną osobę lub krąg osób pozostających ze sobą w nieformalnym układzie i powiązaniach wywiadowczych. Powyższy opis wskazuje jedynie na istotne przesłanki, które mogłyby świadczyć, że KLD była partią powstałą z inicjatywy ludzi komunistycznych służb i miała na celu ochronę ich interesów. Istnieje pewna logiczna konsekwencja działań ludzi, związanych z tą partią. Poza kwestiami gospodarczymi, działania te, w całym okresie charakteryzuje walka z lustracją i dekomunizacją oraz obrona środowiska genturalnych. Nie można zapominać, że w roku 2001 Jacek Merkel przystąpił wspólnie z Tuskiem, Olechowskim i Płażyńskim do zakładania Platformy Obywatelskiej. To już jednak osobny temat który chciałbym poruszyć w kolejnym wpisie w służbie trzy RP. Niezależnie od tego, że udział w tym przedsięwzięciu bierze szereg osobistości politycznych o życiorysach związanych z opozycją wobec PRL, to zarówno Andrzej Olechowski, główny animator platformy. Zarejestrowany tajny współpracownik kontrwywiadu zagranicznego PRL, jak i jego bezpośrednie zaplecze intelektualno-organizacyjne w postaci funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, generałowie Petelicki i Czempiński oraz grupa finansowego wsparcia, centre Club, gdzie czołową rolę odgrywają byli pracownicy biur radców handlowych PRL-owskich ambasad. Kojarzeni są z Komunistycznym Wywiadem, dawnym i Departamentem MSW. Platforma Obywatelska nie jest wyłącznie ekspozyturą jedynki, ale w rękach Realnej Grupy Kierowniczej stanowi użyteczne, w dużym stopniu kontrolowane narzędzie realizacji jej ekonomicznych interesów. Nowe Państwo z 2.03.2001R. Korzeni Platformy należy szukać na początku lat 90 kiedy to ówczesny prezydent Lech Wałęsa powołał na szefa rządu J. Koło Bieleckiego z marginalnej wówczas partii o nazwie Kongres Liberalno-Demokratyczny, na której czele stał Donald Tusk. W powstaniu KLD, o czym pisałem już w poprzedniej części, istotny udział mieli ludzie związani z wywiadem PRL Wiktor Kubiak i Jacek Merkel. Ich sylwetki przedstawiłem we wpisie Polityczno-Agentura Wpływu cztery partia interesu. To najprawdopodobniej dzięki finansowemu wsparciu Kubiaka młodej partii liberałów udało się szybko osiągnąć polityczny sukces, jak opisuje ten związek Krzysztof Wyszkowski. Za objaw zawarcia kontraktu można zapewne przyjąć moment, w którym przegląd polityczny z wydawanego metodami podziemnymi brudzącego palce biuletynu Przeobraził się w eleganckie pismo drukowane na kredowym papierze, a KLD wprowadził się do nowych biur, do których wniesiono nowiutkie czarne meble. Współpraca rozwijała się znakomicie. Tu organizował spotkania KLD w zajmującym całe piętro biurze Kubiaka w hotelu Mariot, a Kubiak w fotelu pełnomocnika ministra prywatyzacji. Firma Batax, której WSW używało do operacji na zachodzie, cieszyła się pełnym zaufaniem Tuska. Jak na partię, która głosiła pragmatyczny liberalizm, potrzebę prywatyzacji i wolnego rynku oraz postulowała szybką integrację Polski ze strukturami zachodnimi i ostrożnie przeprowadzaną dekomunizacją, w szeregach KLD spotykamy szczególnie wielu tajnych współpracowników bezpieki. W przekazanym Sejmowi 4 czerwca 1992 roku wykazie byłych agentów wymienia się jako TW Michała Boniego, Władysława Reichelta z Poznania, PS Adam i Herberta Szafranca ze Śląska, PS Grażyna. TW są również wśród parlamentarzystów z Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, którzy zaraz po wyborach utworzyli z KLD Wspólny Klub Polskiego Programu Liberalnego Tomasz Holc. P.S. Zenek i Jan Zylber S. Roman. W KLD-owskim gabinecie Krzysztofa Bieleckiego, Michał Boni był ministrem pracy. Dyplomacją kierował tam Krzysztof Skubiszewski, współpracownik wywiadu o pseudonimie KOSK, a resortem współpracy gospodarczej z zagranicą, Dariusz Ledworowski, także były agent wywiadu o pseudonimie Ledwor. Ten ostatni w 2001 roku. Gdy tworzyła się platforma, znalazł się w gronie jej założycieli w Warszawie. W rządzie Bieleckiego zaczynał swoją polityczną karierę Andrzej Olechowski, agent Departamentu i MSW jako sekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Wyborcy szybko zorientowali się w umiejętnościach młodych liberałów i w wyborach parlamentarnych. W roku 1993 pozbawili ich miejsc w Sejmie. Niezrażeni wyborczą porażką panowie z KLD w roku 1994 zjednoczyli swoje siły z Unią Demokratyczną, czego efektem było powstanie tzw. unii i wolności, której wiceszefem został Donald Tusk. Warto odnotować, że przez cały czas działalności Liberałowie z byłego KLD stanowili zwartą i wzajemnie się wspierającą grupę. Czas na rozstanie nadszedł w grudniu 2000 roku, a pretekstem stały się przegrane przez Tuska wybory na przewodniczącego Unii. Choć nie można wykluczać, że powodem odejścia ludzi kld słów były niespełnione ambicje polityczne obecnego szefa PO, bardziej skłaniałbym się ku tezie, że moment opuszczenia partii Geremka i Mazowieckiego, był ściśle zsynchronizowany z ówczesną sytuacją polityczną przez dziesięć lat istnienia 3 RP wyborcy zdążyli nabrać przekonania że wszyscy politycy realizujący polityczne ustalenia okrągłego stołu i głoszący hasła liberalizmu gospodarczego nie mają nic więcej do zaproponowania prócz deklaracji bez pokrycia Słusznie zauważono, że z grani do końca politycy Unii Wolności nie są w stanie zapewnić trwałości układu 3RP, co zresztą potwierdziły wybory parlamentarne 2001R. gdy UW uzyskała 3,1% głosów i nie weszła do Sejmu. Należało, zatem w porę ewakuować ludzi KLD z tonącego okrętu i po przegrupowaniu, przystąpić do realizacji kolejnego projektu służącego ochronie interesów agentury. Niewykluczone, że taktyczne wyjście Unii i Wolności z koalicji AFS było pierwszym elementem koncepcji budowania nowej siły politycznej. Klęska AFS, skutecznie rozbijano i przez ulokowaną wewnątrz agenturę, była łatwa do przewidzenia już w roku 2000. Kolejnym elementem tej koncepcji był udział w wyborach prezydenckich Andrzeja Olechowskiego. Człowiek. Który sam siebie nazywał dłużnikiem 3RP, był klasycznym przykładem kariery, jaką w niepodległej Polsce robili agenci komunistycznego wywiadu. W 1972 roku Andrzej Olechowski podjął współpracę w wywiadem PRL. Rejestracja 4 listopada 1972. Wywiad załatwił mu w 1973 roku pracę w Sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju, UNSTAT w Genewie, gdzie był zatrudniony do 1978 roku. Po powrocie do Polski podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Koniunktury ICN, a po uzyskaniu stopnia doktora 1979 został kierownikiem zakładu analiz i prognoz gdzie zapisał się do Solidarności. W roku 1982 roku Olechowski znów wyjechał pracować do Unstat. W tym czasie jego oficer prowadzący, Gromosław Czempiński został oficjalnie sekretarzem ambasady PRL w Szwajcarii. Współpraca tych dwóch trwała również w 3RP. Olechowski był kontaktem operacyjnym V-Wydziału i Departamentu, który zajmował się rfn w czasie spełniania swoich zadań zagranicznych Tewo Must został wypożyczony dwa departamentowi, czyli kontrwywiadowi. W latach 1985-87 prowadził działalność agenturalną w Banku Światowym w Waszyngtonie. Po powrocie do Polski od 1987 roku został doradcą prezesa NBP. Następnie w 1988 dyrektorem Biura do Spraw Współpracy z Bankiem Światowym. W latach 1989-91 był pierwszym wiceprezesem NBP. W latach 1991-92 sekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Następnie jak wielu innych PRL-owskich agentów, znajdujemy go w otoczeniu prezydenta Lecha Wałęsy. To dzięki jego rekomendacji, Olechowskim został w roku 1992 ministrem finansów, a w latach 1993-95 był ministrem spraw zagranicznych. Ten polityk do wynajęcia, jak sam siebie nazywa, wykazywał niezwykłą wprost aktywność w różnych okresach 3RP. Tylko po to, by po zainicjowaniu sprawy usunąć się wkrótce w cień. Pierwszą, samodzielną próbą polityczną Olechowskiego był ruch stu. Powołany wspólnie z Krzysztofem Bieleckim powstały na bazie tak tzw. Komitetu Stu, nieformalnej organizacji wspierającej w 1995 kandydaturę Lecha Wałęsy. Prawdopodobnie celem Olechowskiego była reaktywacja mocno już zużytego KLD. Gdyż od początku nalegał na połączenie obu partii i stworzenie koalicji z Unią Wolności. Gdy to się nie powiodło, Olechowski natychmiast porzucił ruch stół i wycofał się w biznes. To z ruchu stół wywodzą się późniejsi politycy P.O. Aleksander Gradczy Paweł Graś. W wyborach prezydenckich 2000 R Olechowski uzyskał 17,3% głosów, co nie było wynikiem rewelacyjnym. Wśród osób wspierających kandydaturę Olechowskiego znajdujemy całą plejadę P.R.L. agentury Lecha Falandysza, TW Wiktor, ministra w kancelarii Wałęsy, Roberta Mroziewicza, byłego podsekretarza Stanów MSZ i MON, Janusza Kaczurbe, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Dariusza Ledworowskiego, Kos -D. Ledwor, byłego minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Kołobieckiego. Wśród współpracowników merytorycznych znajdziemy Wojciecha Raduchowskiego, Brochwicza. Udział Olechowskiego w wyborach prezydenckich miał na celu wykreowanie go, jako człowieka politycznie niezależnego, odpowiedzialnego męża stanu, popieranego przez elektorat elit 3RP. Sądzę, że celem wszystkich tych politycznych roszad, do którego konsekwentnie dążono, było stworzenie nowej formacji politycznej. W miejsce skompromitowanego KLD i nieudolnej unii i wolności. Licząc na krótką pamięć Polaków, słusznie wytypowano na założycieli nowej partii czystych politycznie Donalda Tuska i Andrzeja Olechowskiego, do których w charakterze kwiatka do korzucha dodano Macieja Płażyńskiego. Nieprzypadkowo wśród osób zaangażowanych w powołanie platformy obywatelskiej znajdziemy ponownie Jacka Merkla, nazywanego przez wsi bankierem którego wieloletnie związki ze wywiadem PRL i udział w firmie handlującej bronią przedstawiłem w poprzednim wpisie. To ten sam krąg ludzi departamentu MSW, z którego wywodzi się Olechowski, Czempiński czy Jasik. Wszystkich znajdziemy na zapleczu nowo powstającej platformy. Tak na łamach Heseldeowskiego przeglądu z 15.1.2001 r pisano o ludziach owej jedynki i pewnie im inicjatywa Olechowskiego, Płażyńskiego i Tuska bardzo się spodobała bo po co płacić wszystkim partiom, kiedy można jednej, swojej po co antyszambrować u obcych, kiedy ma się wreszcie swoich po co wreszcie kiwać głową millerowi czy krzeklewskiemu skoro Olechowski czy Tusk mówią tak, jak ludzie z pewnej półki myślą naprawdę wystarczy tylko się sprawdzić to czy jeden z najsilniejszych w Polsce układów który do tej pory był wszędzie, czyli nigdzie pójdzie na to sprawdzenie, jest jednym z najciekawszych pytań ostatnich godzin. Wróg wewnętrzny Problem bezpieczeństwa państwa nie sprowadza się do tajemnic wojskowych, do walk wywiadów i kontrwywiadów, ochrony granicy państwa, jego sieci telekomunikacyjnych, gotowości bojowej wojska i innych kwestii tego rodzaju. Powiedziałbym nawet, iż w aktualnej sytuacji sprawy te, choć oczywiście ważne, nie są pierwszoplanowe. Taki charakter mają natomiast liczne kwestie związane ze sprawnością całości mechanizmu państwowego, płynność podejmowania decyzji, stopień podatności służb państwowych na korupcję i rozmaitego rodzaju inspiracje, np. w zakresie tworzenia prawa ze strony sił obcych sprawność aparatu ścigania, stopień podatności instytucji finansowych państwa na zakłócenia mogące zdestabilizować np. płynność obiegu pieniądza, warunki wiarygodności instytucji państwa na forum międzynarodowym i sporo innych zagadnień. Sądzę, iż w ostatecznym rozrachunku jest to przede wszystkim kwestia praworządności, zdolności państwa do realizacji jego zadań ogólnopublicznych. Problem bezpieczeństwa państwa to problem niedopuszczenia do tego, by jego instytucje stały się łupem jakichkolwiek sił i ugrupowań konstytucyjnie nieuprawnionych. Autor tych słów, Profesor Andrzej Zybertowicz, napisał je przed piętnaście laty. Gdy czytamy je dziś, możemy stwierdzić, że nie straciły na aktualności. Z tej trafnej diagnozy profesor Zybertowicza wynika, że kwestii bezpieczeństwa państwa nie można sprowadzać wyłącznie do zdarzeń spektakularnych, związanych z militarnym potencjałem państwa, a warto spojrzeć na nie z perspektywy funkcjonalności całego mechanizmu państwowego, a szczególnie tych procesów, które pozostają zwykle ukryte przed wzrokiem społeczeństwa, to właśnie na tym obszarze styku polityki z różnymi grupami interesów i ich oddziaływaniu na struktury państwa rozgrywa się faktycznie kwestia bezpieczeństwa. Upraszczając nieco można powiedzieć, że bezpieczne państwo to takie, które wykonuje swoje zadania względem obywateli, czyli chroni ich bezpieczeństwo, niezależnie od politycznej koniunktury lub politycznej przynależności osób odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. Bezpieczne państwo to takie, które kwestie praworządności stawia przed interesem partii, organizacji lub grupy interesu, kierując się wyłącznie literą prawa i dobrem obywateli. Na zasadzie antoni mieli znaczeń, łatwo można stwierdzić, że państwo, którego struktury i mechanizmy działania są podporządkowane partii rządzącej lub grupie interesu, który ta partia reprezentuje, nie jest państwem bezpiecznym. W tym właśnie obszarze, o którym przed piętnaście laty mówił profesor Zybertowicz, pisząc o problemach bezpieczeństwa, działa polityczna agentura wpływu. Jeśli ma być skuteczna i wypełniać swoje zadania, czyli dezintegrować państwo lub dezinformować społeczeństwo, musi być ulokowana w miejscu do tego zadania adekwatnym. Jak zawracałem już na to uwagę, agent wpływu politycznego nigdy nie działa w pojedynkę. Zawsze funkcjonuje w określonym systemie zależności i powiązań, powstałych z racji pełnionych obowiązków, prywatnych koneksji czy znajomości. Ten system może również przyjmować formy instytucjonalne, jak organizacje, stowarzyszenia czy partie polityczne. W tym znaczeniu, agentura wpływu staje się pewnym pojęciem umownym, oznaczającym bardziej system politycznej kontroli niż konkretną osobę. Zawsze, bowiem, Celem będzie przejęcie kontroli nad strukturami państwa lub jego prerogatywami, jak stanowienie i wykonywanie prawa, kształtowanie polityki bieżącej, wewnętrznej i międzynarodowej, funkcjonowanie rynku medialnego. Wiemy jednak, że nie sposób konkretnych, jednostkowych działań przypisać systemowi politycznej kontroli, skoro dokonują ich określone i identyfikowalne jednostki. Ludzie których nazwiska wymieniłem w tekście polityczno-agentura wpływu, cztery myślnik partia interesu, pisząc o powstaniu kongresu liberalno-demokratycznego, doskonale wpisują się w ten schemat. Choć sami nie zajmowali pierwszych miejsc w polityce i nie angażowali się w bezpośrednie działania na pierwszej linii, potrafili inspirować, stymulować lub wspierać finansowo powstanie partii politycznej. Ich działanie w cieniu polityki. Na styku służb, biznesu, kontaktów środowiskowych było na tyle skuteczne, że zaowocowało powstaniem partii politycznej, która bardzo szybko okazała się reprezentantem określonego środowiska przez jednych nazywanego liberałami, przez innych aferałami. Nie przypadkiem KLD była partią ludzi młodych, ambitnych, żądnych sukcesów i kariery, czyli takich, którymi dość łatwo manipulować ukierunkowując ich dążenia przy pomocy ogólnie znanych mechanizmów politycznej korupcji. Stanowiska rządowe i związany z nimi system przywilejów, dostęp do salonów i autorytetów, propozycje biznesowe to tylko niektóre z przydatnych narzędzi. W doskonałym opracowaniu Ryszarda Świętka na temat agentury wpływu czytamy przy budowie agentury wybiera się na początku ugrupowanie reprezentujące określoną opcję polityczną, które może być nośnikiem wspólnego programu, a w dłuższej perspektywie zabezpieczyć własne interesy polityczne. Przez polityczne i materialne wsparcie doprowadza się następnie do rozbudowy obserwowanego ugrupowania i jego bazy, osłabiając jednocześnie konkurencyjne grupy polityczne i wprowadza się swoich ludzi w elity rządzące. Nie inaczej było z KLD, który z niewiele znaczącego ugrupowania zmienił się nagle w partię władzy. Jak do tego doszło? KLD w roku 1990 zaangażował się w kampanię prezydencką Wałęsy. Gdy Wałęsa został prezydentem, na premiera desygnował praktycznie nieznanego opinii publicznej j.k. Bieleckiego. Jak opowiada sam Tusk w oczach Wałęsy Bielecki miał wszystkie cechy, których prezydent oczekiwał od premiera. Nie był on liderem zbyt silnego ruchu politycznego, który mógłby się potem niepokojąco wyemancypować. Niewykluczone, że to idealne rozwiązanie podsunął Wałęsie Jacek Merkel, który kierował sztabem wyborczym Wałęsy w 1990 a po jego zwycięstwie, do marca 1991 zajmował stanowisko ministra stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego w kancelarii prezydenta RP. Faktyczną rolę środowiska KLD można dopiero ocenić, gdy analizuje się sposób, w jaki doszło do zamachu na rząd Jana Olszewskiego. Zapewne wszyscy znają słynną kwestię Tuska, w trakcie gangsterskiej rozmowy Wałęsy z politykami. W sejmowym pokoju prezydenckim, ale nie każdy już pamięta, że KLD skorzystało na obaleniu rządu olszewskiego i fiasku misji Pawlaka. Wspólnie z sutu utworzyło gabinet Hanny Suchockiej. Jak pisze Rafał Kalukin w gazecie wyborczej przed wyborami 1993 rok, pojawia się pomysł wspólnego startu koalicji UTKLD. Sprawa rozbiła się od uperele, powie później Tusk, ale prawda jest taka, że połączenie miało wielu przeciwników po obu stronach. Nie kwapił się ani Mazowiecki, ani Tusk, a pomysł zablokował ostatecznie szef kampanii Kongresu Jacek Merkel. Ponownie Jacek Merkel pojawia się w otoczeniu Tuska w 2001 roku, gdy trzeba powołać platformę obywatelską. Wspólnie z Olechowskim i Płażyńskim budują struktury nowej formacji. A Merkel zostaje jej pełnomocnikiem okręgowym. Warto pamiętać, że człowiek, który budował Platformę, partię, której podstawowym hasłem było dążenie do umoralnienia życia publicznego, w 1995 roku. Wraz z Mohamedem Al-Khafagi i Januszem Baranem założył firmę Carawana Polsko-Arabska Spółka S.O.O. Według informacji zgromadzonych przez wsi firma ta miała być założona za aprobatą generałów. H. Jasika i G. Czępińskiego. Z informacji zarządu kwu u dla wsi wynikało, że M. al ma powiązania z irackimi służbami specjalnymi. Natomiast według ustaleń poczynionych przez podpułkownik Słonia z wsi, Jacek Merkel posiadał naturalne dotarcie do polityków Unii Wolności i niektórych urzędników kancelarii prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Kontakty te współwłaściciel firmy Caravana Mohammed Al-Khafagi starał się wykorzystywać do zapewnienia sobie bezpieczeństwa osobistego. Jak oceniały Merkla wsi, osoba bankiera może być kluczem do zrozumienia określonych zjawisk gospodarczych, które występują na naszym rynku telekomunikacyjnym i zbrojeniowym. Jest osobą operacyjnie interesującą. W tym samym czasie, gdy powstawała Platforma Merkel przejął wraz z kolegami Wojciechem Krewtem i Dariuszem Kaszubskim firmę Chemiskur, zmieniając jej nazwę na Cztery Media. Głównym celem spółki było okradzenie drobnych inwestorów giełdowych. Prokuratura zarzuciła zdolnej trójce, iż fałszując sprawozdania finansowe i ukrywając złe informacje o stanie spółki doprowadzili do sztucznego zawyżania kursów jej akcji a następnie uzyskane środki wytransferowywali do nieznanych spółek będących najprawdopodobniej ich własnością. Gdy już nie można było ukrywać stanu cztery mediów, spółka rozpłynęła się, pieniądze pozostały w kieszeniach właścicieli, a inwestorzy giełdowi i wierzyciele pozostali z papierami, które mogli sprzedać jedynie w skupie makulatury. Gdy PO już zaistniało, Merkel natychmiast wycofuje się z polityki. To znamienne że pojawił się publicznie jedynie po to, by wspomóc powołanie tej partii. Jednak prawdziwym spiritus z Platformy był bez wątpienia Andrzej Olechowski i jego osobie przepisywałby największy wpływ na kształt nowej partii. Co prawda oficjalna geneza powstania PO wskazuje na wspólny wysiłek trzech ojców, lecz późniejsze sytuacje i zachowanie Olechowskiego zdają się świadczyć, że miał on szczególnie mocny wpływ na Platformę. Charakterystyczne wydaje się zachowanie Tuska wobec Olechowskiego. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi, dwutysięczny rok, Tusk mówił: Głosując na Andrzeja Olechowskiego, kwestionowałbym wysiłek tysięcy ludzi, także swój własny, włożyłbym w ironiczny, cudzysłów, dwadzieścia najważniejszych lat mojego życia. Tuskowi jakoby przeszkadzało, że Olechowski był człowiekiem świetnie urządzonym w PRL, współpracującym z ówczesną władzą w tym z komunistycznym wywiadem. Po wyborach obecny lider PO najwyraźniej zmienił zdanie i wewnątrz partyjnej kampanii namawia już do zagospodarowania Olechowskiego i jego wyborców. Trzeba przyznać, że powołanie nowej partii przez trzech przegranych przecież polityków było zadaniem ryzykownym. Ludzie tworzący PO nie mogli sobie znaleźć ugrupowania, do którego mogliby należeć. Dlatego utworzyli własne. Tak w 2001 roku Andrzej Olechowski tłumaczył przyczyny powstania Platformy Obywatelskiej. W czym należałoby upatrywać przychylne reakcje społeczne na pojawienie się tego ugrupowania? Pewną wskazówką niech będą słowa Janusza Lewandowskiego: Platforma była formacją postsolidarnościową, która weszła z epoki naiwności i zaczęła posługiwać się marketingiem. Donald świetnie czuje te techniki. A okazał dużo większe polityczne wyczucie, niż Geremek. Wyczuł, że potrzebna jest nowa formuła i zrealizował ją. Marketing, a raczej właściwie dozowana propaganda staje się największą siłą nośną Platformy. Od chwili powstania nieodmiennie towarzyszyła jej przychylność mediów. W sondażu przeprowadzonym przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie 18 stycznia 2001 roku, a więc dzień przed oficjalnym powołaniem P.O. do życia, na pytanie, czy, gdyby powstała formacja polityczna Tuska, Olechowskiego, Płażyńskiego, udzieliłby jej pan poparcia wyborczego? 23% respondentów odpowiedziało: tak. Bez tak zwanej P.R. opartego na przychylnych partii i przekazach medialnych, tak wysoki kredyt zaufania nie byłby możliwy. Ale nawet ta nowoczesna broń nie ustrzegła Platformy od spektakularnych porażek. Olechowski w 2002 roku niechlubnie przegrał wybory prezydenckie w Warszawie, również wybory samorządowe zakończyły się dla partii klęską. Wkrótce odszedł z PO Maciej Płażyński, pierwszy przewodniczący partii, który był największym zwolennikiem ścisłej współpracy z PiS. Krytykował swoich kolegów za ściśle liberalny program. Biznesowe uwikłania, które odstraszyły wyborców. Jego miejsce zajął Donald Tusk. Sondaże PO ustabilizowały się na poziomie kilkunastu procent poparcia i nie rokowały poprawy. Jak zgodnie twierdzi wielu obserwatorów, przełom nastąpił za sprawą Jana Rokity i jego udziału w tzw. komisji Rewina. Również, jakoby za sprawą Rokity nastąpiło odejście Olechowskiego. Jednak nawet pozostając poza platformą, Olechowski wywierał ogromny wpływ na decyzje jej przywódców. Warto zauważyć, że kontrolowanie ugrupowania politycznego za pośrednictwem uplasowanej wewnątrz agentury wpływu wydaje się zbyt skomplikowane, gdyż z natury ambitni politycy zazwyczaj z trudem podporządkowują się linii myślenia narzucanej im przez partyjnych kolegów. Zupełnie inaczej odbierane są uwagi i opinie doradców, ekspertów lub tak zwanych autorytetów, Komentarze mediów czy wyniki sondaży opinii publicznej. Wynika stąd, że łatwiej jest manipulować partią z zewnątrz niż wewnątrz. Czy w zachowaniach Jacka Merkla i Andrzeja Olechowskiego wobec własnego, politycznego dziecka nie znajdziemy elementów tej strategii? Jestem głęboko przekonany, że antepisowska retoryka P.O. jest w ogromnej mierze właśnie zasługą Olechowskiego, i to one wskazał kierownictwu Platformy prosty sposób na zdobycie poparcia wyborców. Więcej, cały program Platformy zbudowany na potrzeby kampanii wyborczej 2005 i 2007 R został oparty na politycznych poglądach byłego agenta i departamentu MSW. Dość zajrzeć do wypowiedzi Olechowskiego z lat 2006 2007 na temat stosunków PEOSP, by zrozumieć, na czym polegał ów genialny w swojej prostocie plan propagandowy. Oto w artykule zatytułowanym Platforma w cieniu pis Olechowski pisze Jak to się stało, że znaleźliśmy się w tak trudnej i jednocześnie tak absurdalnej sytuacji. Dlaczego daliśmy sobie narzucić debatę tak nieistotną? niezwiązaną z realnymi wyzwaniami. Przecież PiS popierany jest ledwie przez trzecią część elektoratu. Kropka, środowisko, które sformułowało projekt cztery Rzeczypospolitej, okazało się zdolne do zdobycia władzy, ale niezdolne do jej sprawowania z pożytkiem dla Polski. Chyba nikt się nie spodziewał, że hasło cztery RP okaże się tak żałośnie puste. Do dziś przecież nie wiadomo. Czym ta rzecz pospolita miałaby się różnić od poprzednich, wyższością rządu ludzi nad rządami prawa, wielki to wstyd dla przywódców tego środowiska. Kropka. Najdziwniejsza w tym układzie jest to obecność Platformy Obywatelskiej. Ta partia powstała z ambicji uwolnienia energii Polaków i o tym powinna przede wszystkim mówić, nie dając się wciągnąć do tak absurdalnej debaty. Od kiedy jednak postanowiła się zająć przede wszystkim państwem, a nie ludźmi, od kiedy pozwoliła się opanować trawiącej polską prawicę obsesji i rozliczenia z PRL, nie jest w stanie wyrwać się z kręgu dyskusji dyktowanej przez PIS i formułuje nowe zadanie. Platforma musi wnieść nowy ton do debaty publicznej, ton pozytywny, wiary w zdolności Polaków, w nadrzędność obywateli, w służebność państwa. Musi dowieść, że Polska nie jest krajem, który, jak mówi trener naszej reprezentacji piłkarskiej Leo Benhakker, ściąga ludzi w dół, zamiast wynosić do góry. Jeśli platforma nie sprosta temu oczekiwaniu, trzeba będzie stworzyć inną partię. Są w wypowiedziach Holechowskiego słowa, których rozważenie szczególnie polecam w kontekście tych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, o których mówił przed laty profesor Zybertowicz. W wywiadzie dla życia Warszawy z 12 lutego 2007 roku znajdujemy następującą wypowiedź. Silne państwo i partia obywatelska wzajemnie się wykluczają. Postulat silnego państwa może przynosi popularność, ale nigdy nie uznam go za swój. Moja partia chce państwa, które służy obywatelom, a nie odwrotnie. Kropka. Współczesny człowiek potrafi zrobić sam z sąsiadami lub na przykład z kolegami z tego samego zawodu bardzo wiele i z każdym pokoleniem coraz więcej. Nie potrzebuje do tego państwa. Dlatego działania na rzecz rozbudowy i wzmacniania państwa są marnowaniem pieniędzy obywateli. Również ten wywiad kończy się jednoznaczną zapowiedzią Olechowskiego co stanie się, jeśli Platforma nie posłucha dobrych rad, to będzie wyłącznie zależało od oblicza Platformy. Jakie włoni się z debaty programowej. Jeżeli włoni się partia, w której nie będę się rozpoznawał, to zaangażuję się w powołanie nowej. Dziś jednak nad takim planem nie pracuję. Kropka. Jeżeli będę mógł znów z czystym sumieniem głosować na platformę, ponownie zapadnę w miłą bezczynność. Jeżeli jednak okaże się, że nie mam już swojej partii, będę musiał temu zaradzić. Tuż przed wygranymi przez Platformę wyborami parlamentarnymi w roku 2007, Olechowski jasno wytyczył jej kurs, w stosunku do PiSu. W tych emocjonalnych wypowiedziach znajdujemy być może prawdziwe oblicze eleganckiego, dystygowanego ministra spraw zagranicznych. W wywiadzie dla Newsweeka, z 18 października 2007 roku. Czytamy, Olechowski wspiera powyborczą współpracę Platformy z LIT. Ale nie jest bezkrytyczny wobec szefostwa PO. Ma za złe Donaldowi Tuskowi, że zgodził się na wybory zamiast rozliczać rządy PiS w komisjach śledczych. Najpierw trzeba było sprawdzić, czy miejsce Kaczyńskich jest w wielkiej polityce czy w kryminale, mówi dosadnie. Kropka. Ja jestem w polityce tylko gościem. Zabieram głos wtedy, gdy dzieje się coś ważnego, albo mam coś do powiedzenia. Kropka pozostaje do rozstrzygnięcia wielkie pytanie, czy należało wybory przeprowadzać akurat teraz, jeszcze przed weryfikacją rządów PiS. Weryfikacją, która by odpowiadała na pytanie, czy miejsce braci Kaczyńskich jest w wielkiej polityce, czy w kryminale. Znajdujemy również potwierdzenie tezy o wpływie Olechowskiego na program PO. Jakiś czas temu interweniowałem, bo nie byłem zadowolony z przekazu i programu platformy. Przestałem się odzywać gdy doszedłem do wniosku, że jestem zadowolony z programu. Kropka. Uważam, że między innymi dzięki mojej interwencji platforma pożegnała się z projektem 4RP. Nie trudno z powyższych cytatów wyprowadzić wniosek, że wpływy Olechowskiego na platformę nie skończyły się z rokiem 2002, lecz trwają do dnia dzisiejszego i determinują wszystkie bodźce propagandowe używane przez PO lub jeśli ktoś woli tak zwany program polityczny, jeśli odrzeć go z ogólników.